Machają Maśki z tej strony Momo i zapraszam Was do filmiku, w którym będę testowała jedzenie, które zakupiłam na targach fantastyki. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie do końca, bo na pewno będzie super. Standardowo Itachi musi być w tle. Siedź sobie tutaj, muszę go podwyższyć troszeczkę. No, don't be shy, bitch. Okej, okay, jest w kadrze, dobra. Wydaje mi się, że chyba właśnie zacznę od otworzenia picia. Jest to takie słynne picie. Ja wzięłam o smaku brzoskwinkowym i zobaczymy, co tutaj pisze zaraz, jak mi się uda odczytać. Nie uda mi się, bo to kanji, ale tutaj mi się może uda, bo tutaj jest hiragana. Yoku coś tam yashite omiku... Dasai. Obstawiam, że życzą jakby smacznego picia, coś takiego. Że na zdrowie. Tak obstawiam. Nie jestem pewna, ale tak obstawiam. To naj coś tam dobra. Może przestanę się popisywać moim bardzo nieudolnym japońskim. Jeszcze się go nauczę, kochani. Zobaczycie, jeszcze się go nauczę. Ale na razie się staram. Okej, okay. Otwieramy. Okej, okay, po wielu próbach udało mi się w końcu to otworzyć. Itachi mi troszeczkę pomógł. Ucieka cały czas, ale tak, dobra. To jest mokre trochę wszystko, bo oczywiście się ulało. Nie wiem, kto zrobił takie zacne, po prostu świetne otwarcie, ale nienawidzę tego kogoś. Więc zobaczmy, jaki to ma zapach w ogóle. Pachnie trochę jak piccolo brzoskwinkowe. Okej, przelejmy sobie tutaj. Tak pachnie właśnie jak taki piccolo, ale... trochę bardziej słono? Nie wiem, dobra, spróbuję. Bardzo delikatne, delikatnie musujące, słodkie, brzoskwinkowe. Mhm. Polecam. To bardzo podobne jest w smaku jak brzoskwinkowe piccolo, tylko delikatniejsze. O wiele delikatniejsze. Dobra, przejdźmy dalej. Okej, więc może zacznę od tego, co pokazałam na początku we vlogu. Także mam tutaj takie ostre glony, że tak powiem. Także zobaczmy. Pachnie taką rybą. No bo to w sumie glony, więc czego ja się spodziewałam. Naprawdę dobre. Smakuje. Dobra, teraz to jest spicy. Okej. Ale bardzo dobre. To smakuje jak jakbyście wzięli takie glony od sushi i sobie tak jakby je przysmażyli i dodali do tego papryczki chili podczas tego smażenia. Otwieramy. Matko, dlaczego ja nigdy nie potrafię otworzyć tych opakowań? Naprawdę. Ale zapuchniało gumą balonową, matko. Więc tutaj wam pokażę mniej więcej z bliska, jak to wygląda. Tutaj widać, okej. Okay. No i czas spróbować. Okej, okay. Spróbuję samej jakby tej polewy, przynajmniej się postaram. Jedyne, co mogę o tym powiedzieć, to że smakuje jak poki z białą czekoladą o smaku gumy balonowej z kuleczkami. Dokładnie tak. Okej, okay, więc mamy tutaj takiego jelly fruta. I tak, nie wiem, jaki to jest smak. Znaczy, znam ten owoc, ale aktualnie zapomniałam, jak się nazywa, także pachnie bardzo ładnie. Jak litchi. Smakuje jak litchi. Dosłownie, jak macie litchi, co nie? To identycznie. Jest w konsystencji takiej galaretki. Bardzo wyrazisty smak, przyjemnie się to je. Polecam. Okej, okay, dalej wezmę, myślę, że te poki. Ale ładne opakowanie. Mnie tak jarają opakowania, bo jakby jestem na profilu graficznym w szkole i po prostu ja uwielbiam patrzeć na takie rzeczy. No, pachnie tak, jak jest napisane, w sensie, że borówkowy jogurt. Okej, okay. Tak wyglądają.
smakują tak, jakby były fit. Zjemy sobie żelka winogronowego, jelly fruta. Najpierw zapach. Pachnie takimi winogronami. Jak wiecie mniej więcej, jak pachnie winogrono, takie japońskie, to tak pachnie, po prostu. Okej. To dobre jest, naprawdę. Super, super. Dobra, przyszedł czas na brzoskwinkowe poki. Dużo od nich wymagam, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. Wow, okej, okej. Za opakowanie mają dodatkowy plus. Wow. Dobra, podbiły moje serce. Może będę dla nich bardziej łaskawa. Jak ja kocham brzoskwinie! ale to ładnie pachnie, o matko. Jak to opisać? Bardziej jogurtowa brzoskwinia. Totalnie, ale taka dobra brzoskwinia. Okej, więc wygląda bardzo, bardzo soft. Tego nie widać w kamerze. W kamerze to wygląda, jakby było białe, ale to jest takie delikatne, delikatnie różowe. Dobra, ja chcę to spróbować. To smakuje jak biała czekolada o smaku brzoskwinki, ale to nie jest mdłe, to jest jeszcze delikatnie kwaśne na końcu. Wow! Jeżeli miałabym wybrać smak, który mnie opisuje, wybrałabym to. No bo to jest takie soft, taki bardzo delikatny smak, ale kiedy się wczujecie, to jest jeszcze taki delikatnie kwaskowaty na końcu, taki intrygujący i wow! Po prostu jestem zachwycona, nie spodziewałam się. Firmo, która produkuje brzoskwinkowe poki, czy ja mogę być waszą reklamą, proszę? I ostatnie, co nam zostało, już zbliżamy się właśnie do końca, jest to truskawkowe mochi. I pierwszy raz będę jadła mochi, także jestem bardzo zaciekawiona, jak to może smakować. Okej, otwórzmy. Wow, dobra. Mają plus za opakowanie. Dobra, okej, myślałam, że tylko jedna taka ma paczka. Więc w takim opakowaniu mamy dwie takie słodkie, urocze paczuszki. Może z bliska wam bardziej pokażę. O, takie właśnie piękne. Jak to pachnie? Ej, czekajcie, ja muszę to przetworzyć w głowie. Jestem pod wrażeniem. Zobaczcie tą konsystencję. O matko! Ale super! Ja! Ale fajniutkie, o Boże! Chcę wam pokazać bardzo dokładnie to, bo to jest takie... Zaraz mi się rozpadnie w rękach. Wow, nie wiem, co to jest za mąka, ale... Jeszcze jest posypane takim brokatem do jedzenia. Okej. Okay. Co to jest? Okej, musiałam się chwilę zastanowić, jakby jak to smakuje. Wezmę jeszcze jeden i spróbuję go przegryźć na pół. Jestem ciekawa, co jest w środku. W środku mamy... Tylko nie wiem, co to jest. Smakuje trochę jak masło. To w środku smakuje jak takie masło pomieszane z mlekiem. Wydaje mi się, że gdyby to był inny smak, byłoby o wiele lepsze. W sensie jest ogólnie ciekawe, jest dziwne, ale mi smakuje. Jest to może coś, co kupiłabym następny raz. Na pewno nie ten smak, dlatego że wydaje mi się trochę mdły, ale na spróbowanie jest naprawdę spoko. Jak ktoś lubi takie delikatne smaki, lubi mleko, truskawki, to mu na pewno zasmakuje. Ja nie jestem fanką, ale było dobre. Okej, myślę, że przyszedł czas, aby ocenić wszystkie rzeczy. Będę oceniać to wszystko w skali od 1 do 10 i zaczniemy od picia, tak jak na początku. Jeżeli chodzi o picie, to myślę, że dałabym tak 9,5 na 10, ponieważ znam ten smak, bo smakuje troszeczkę jak piccolo, tylko że jest bardziej delikatniejsze. Ogólnie jest bardzo pyszne, na pewno kupię jeszcze nie raz, bo jest super, bardzo polecam, mega mi smakowało i było takie właśnie delikatne. Jednak z racji tego, że znam ten smak, to takie właśnie 9,5 zamiast 10. Ale naprawdę było blisko.
Glony. Glony myślę, że bym dała 10 na 10. Są naprawdę smaczne, nie mogę się do niczego przyczepić. Może ewentualnie do tego, że jest ich tutaj dość mało, ale wydaje mi się, że jako taka przekąska, za którą dałam 5 zł, opłaca się totalnie i jakby 10 na 10. Spróbujcie sobie, jeżeli lubicie glony, jak to brzmi. No, to sobie spróbujcie po prostu, bo naprawdę są spoko i nie mogę się do niczego przyczepić, 10 na 10. Dalej, z tego co pamiętam, testowałam te poki. Tutaj wydaje mi się, żebym dała takie też 10 na 10, dlatego że zaskoczyły mnie, jestem po prostu pod wrażeniem. Smakowały jak taka właśnie guma balonowa, ale taka ciekawa i o to chodzi moim zdaniem w japońskim jedzeniu, takim wiecie, że tak powiem miłowym, żeby było takie zaskakujące, ciekawe, super, bardzo mi się podoba, zresztą opakowanie też ma świetne i 10 na 10. Następną rzeczą jest właśnie ten jelly fruit. Tutaj wydaje mi się, żebym dała tak 8 na 10, dlatego że po prostu smakuje jak litchi. Jeżeli chcecie spróbować, jak to smakuje, to sobie kupcie litchi i zjadźcie litchi. Dalej jadłam te poki i wydaje mi się, że ja bym oceniła tak 7,5 na 10, dlatego że nie za bardzo przepadam za takimi fit smakami. Kolejną chyba rzeczą, którą jadłam, było to ogólnie mega super, po prostu wydaje mi się, że bym to oceniła 10 na 10, dlatego że jest to fajna konsystencja, fajny smak, jakby jedyny w swoim rodzaju, dlatego że po prostu trzeba znać smaki takich właśnie japońskich winogron, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej smakuje, bo ciężko to opisać naprawdę, a jest naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc 10 na 10 polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, to sobie kupcie, bo super. Później były te poki brzoskwinkowe, ja tu bym dała chyba nawet 11 na 10, Zakochałam się w tym, opakowanie jest piękne, opakowanie w środku też jest piękne i po prostu, no, nie mam słów na to, nie mam na to słów. Tutaj mamy ostatni produkt, czyli takie truskawkowe mochi. Będę dla nich surowa, dam im 5 na 10, dlatego że, no, myślę, że można by było ten smak zrobić o wiele lepiej. Opakowanie bardzo mi się podoba swoją drogą, ale no może za to opakowanie 5,5, no niech już będzie, bo naprawdę fajnie jest opakowane, wszystko świetnie, grafik się postarał, ale w smaku takie, no, 5, ale ogólna ocena 5,5. No i co moi drodzy, to by było chyba na tyle, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli zaś chcecie więcej takich filmików, w których testuję japońskie lub po prostu azjatyckie jedzenie, to zostawcie mi 100 łapeczek w górę, to od razu nagrywam kolejny filmik, naprawdę. Kończę, mam nadzieję, że Wam się to miło oglądało, także zostawcie komentarz, łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, ja się z Wami żegnam, matane!